Halo? Dzwonię w sprawie tego psa skradzionego. Halo? Dzwonię w sprawie tego skradzionego psa. Owczarek kaukaski, suka. Kaukaski, Kaukas. Właśnie... Jakby to panu powiedzieć. Przejechałem takiego psa. Halo? Dawno temu. Co dawno temu? Dawno temu go pan przyjechał? No właśnie dzisiaj. O, to chyba nie to. O, właśnie on ma łapę przejechaną. Patrzę. Wziąłem właśnie go do domu. On tak bardzo głośno szczeka. No, szczekać może szczeka. A skąd pan jest? Słucham? Nie rozumie pana. Jaka miejscowość? Gdzie pan mieszka? Niedaleko Olkusza. Olkusz, aha. To może być ten pies, bo ostatnio go ukradli. Pierwszy raz jak go ukradli, to w tym rejonie go właśnie znaleźliśmy. I był u nas tydzień i znowu go ukradli. To może być, że to ten pies. Oto świnie perfidne, co? No. Kurde. No właśnie, ja dzisiaj go przejechałem i ma łapkę przejechaną. Szkoda mi go tak. To nie wiem. Właśnie taki biały krawacik ma ładny. No i skarpetki ma białe. No białe, wszystkie łapki ma białe. I krawacik, to jest ona. No ja tam jutro przyjadę, dobra? Słucham? Przyjadę tam jutro do pana. No dobrze. No, ja sobie ten numer zapiszę i rano do pana się odezwę, dobrze? Właśnie z rana tak mi nie pasuje za bardzo. No niech pan powie, o której po południu, 15. Do kościoła muszę jechać. Proszę? Do kościoła muszę jechać. Aha, no to po południu, 17, czy któreś tam. No dobra, no. Może być. Dobra, to ja będę 17. Tylko od razu mówię, że przejechaną ma łapkę, tak? No trudno, no przecież ja go nie chciałem przejechać, nie? Sam się wpakował pod koło. To jeszcze dobrze, że go wziąłem ze sobą, nie? Bo nie jeden taki baran by, nie wiem, przejechał i nawet by nie ustał, nie? Tylko pan uważa, jak do mnie wchodzi, bo tutaj mam takie duże dwa psy, bernardyny. I nie lubią za bardzo, jak ktoś obcy wchodzi. To pan do mnie zadzwoni. Dobra, do której mogę zadzwonić, żeby sobie zanotować tam przegód? Chodź, już panu mówię. Ja mieszkam w Opolu, to do Olkusza to 2,5 godziny, 2 godziny jazdy, nie? No to, bo ja właśnie jestem z Olkusza. No. No i może, no ja nie wiem, no pan mówi, że tam panu go zabrano. Stamtąd. Nie, tam go znaleźliśmy, jak go pierwszy raz ukradli, on był dwa razy ukradziony. A to co to jest? Jakiś drogi piesek, że tak? Nie wiem, ktoś się uwziął, rozumie pan. A, mści się. No. No i ja właśnie dzisiaj, on się bardzo chyba lubi bawić, tak? Tak, to jest suczka taka, wiesz. Nikt ją od małego nie drażnił, dlatego ona jest taka łagodna, bo to są takie trudne do wychowania, nie? Mhm. No właśnie dzisiaj daję mu taką piłkę, bo tam też mam swoje takie dwa małe szankle w domu. I bawił się od razu. O której jutro może zadzwonić? No, 15. No. To do 15 zadzwonię, to na 17 wyrazy, dobra. Dobra. No, dziękuję. A czeka pan jeszcze? Halo? Tak, to jestem. A długo już macie go tak, mieliście tego psa? Minęło chyba ile, 15 miesięcy chyba, jak go ukradli. Mhm. I nie wiem. Mógłby pan coś powiedzieć o tym psie, bo nie wiem, czy komu ja to mogę te wierzyć. Przecież każdy może sobie takie zdjęcie stawić, tak? Nie, on ma ten, chipa ma. Co ma? Chipa, można go sprawdzić u weterynarza. Chipę czy ma? Zaczipowany jest. Aha, bo ja zrozumiałem, że ma chipę. Nie. On chipy w kark wstrzykuje weterynarz, nie? I on jest za zapikowany w sposób strażny i
pochodzenie tego psa. No i nie wiem, coś jeszcze by mógł pan powiedzieć o tym psie? No nie wiem. Słucham? To co mam więcej? A jakieś znaleźne? No to przyjechać na miejscu, to chyba. Dobrze. No to dobra, no jutro o 15 pan dzwoni do mnie. No, no również. No na razie. No na razie.